W tym filmie omówimy sobie dwa szczególne przypadki, jakie mogą się pojawić, kiedy mamy do czynienia z mnożeniem dwumianów. Pierwszy z tych szczególnych przypadków to jest wtedy, kiedy mamy kwadrat dwumianu. Weźmy sobie jakiś konkretny przykład, na przykład x plus 9 do kwadratu. No i teraz wiem, że wiele osób kusi, żeby napisać coś takiego, co ja od razu tutaj przekreślę, żeby wiadomo było, że to jest źle. Tak samo jak w poprzednim filmie zrobiłem, że to nie jest x kwadrat dodać 9 kwadrat. To jest źle już w poprzednim filmie mówiłem, dlaczego to jest źle. No właśnie, a jak zrobić, żeby to było dobrze? No co to znaczy podnieść coś do kwadratu? To znaczy pomnożyć to wyrażenie przez to samo wyrażenie. Czyli x plus 9 do kwadratu to jest to samo, co x plus 9 razy x plus 9. No i możemy to tak pisemnie pomnożyć, żebyś czegoś nowego się nauczyć. Czyli x plus 9 będę mnożył przez x plus. 9, teraz będę tutaj kolorami oznaczał, że przez tę dziewiątkę, jak mnożę, to będę tym kolorem pisał, czyli 9 razy 9 to jest 81, 9 razy x to jest 9x, a 81 było z plusem. Teraz mnożę przez tego x, x razy 9 i podpisa zaczynam podpisać tutaj pod tym x, x razy 9 to jest 9x, x razy x, to było z plusem, to jest x kwadrat. No i teraz mogę dodać do siebie te rzeczy. No i mam 81. 9x dodać 9x to jest 18x. Tu był plus. No i mamy x kwadrat. Czyli wynik tego mnożenia to jest x kwadrat plus 18x plus 81. A to jest właśnie 9 do kwadratu. Czyli bardzo istotne jest, że tutaj mamy ten, ten czynnik. A skąd on się wziął? No widać skąd on się wziął. To jest 9x do, do 9x. To się bierze stąd, że jak mnożymy takie dwumiany, to mnożymy każdy wyraz z tego pierwszego nawiasu przez każdy wyraz z tego drugiego nawiasu. Więc oprócz takich, kiedy mnożymy x razy x i kiedy mnożymy 9 razy 9, to są też takie wyrazy, że mnożymy x razy 9 i stąd mamy 9x i mnożymy tą dziewiątkę przez tego x i stąd też mamy 9x, co razem daje nam 18x. No i to jest właściwe rozwiązanie. No, i można przy okazji wyprowadzić sobie ogólny wzór, co to jest a dodać b do kwadratu. No, praktycznie tutaj już to zrobiliśmy. No dobrze, może zrobię to jeszcze raz. a dodać b, no i tak samo tutaj pomnożę przez a dodać b. Możemy sobie to przećwiczyć. Czyli teraz przez tę, przez tę stałą b tutaj mnożę. b razy b to jest b do kwadratu, b razy a. To jest AB, tu był plus. No i teraz przez A mnożę to wyrażenie u góry, zaczynam podpisać tutaj pod A, czyli mam A razy B to będzie A razy B A razy A to jest A kwadrat. No i mogę dodać teraz to do siebie. No i oczywiście dostaję B kwadrat. Tutaj AB dodać AB to jest 2AB. No i mam A kwadrat, czyli. Wyprowadziłem sobie taki ogólny wzór, że A dodać B do kwadratu to jest A do kwadratu dodać 2 razy A razy B dodać B do kwadratu. No i możemy przećwiczyć stosowanie tego wzoru na jakichś konkretnych przykładach. No więc weźmy jakiś kolejny konkretny przykład. Powiedzmy, że chcę obliczyć, ile to jest 3x odjąć 7 do kwadratu. No i teraz zastosuję ten mój wzór, który tutaj mam. Doprowadzony. Czyli tak, to jest kwadrat tego pierwszego składnika tutaj, czyli 3x do kwadratu. Dodać dwa razy pierwszy składnik i razy drugi składnik, a drugi składnik to muszę pamiętać, że tam jest minus, jest równy minus 7. Czyli w tym wypadku b jest równe minus 7. Tak? Czyli mo po prostu to jest moje. A to jest moje b. No i tu mam a kwadrat, dodać 2 razy a razy b. No i na końcu mamy dodać b kwadrat, czyli dodać minus 7 do kwadratu. No i co mi wychodzi? Wychodzi mi 3 do kwadratu, czyli 9. x kwadrat. Odjąć, bo tu jest minus. 2 razy 3 to jest 6. 6 razy minus 7. To jest 42, czyli minus 42x i plus minus 7 do kwadratu to jest 49, dlatego że minus razy minus da nam plus, czyli będzie plus 49. Więc tyle to wychodzi stosując ten nasz wzór, tę naszą szybką metodę. No, możemy sprawdzić jeszcze tu mnożąc to pod kreskę, że, że ja tutaj nic nie oszukałem. Pomnożę to tym moim drugim sposobem. Sprawdzimy, że na pewno wyjdzie to samo, że ja tutaj nic nie oszukuję. Mnożymy przez tę siódemkę. Minus 7 razy minus 7 to będzie plus 49. Minus 7 razy 3x to będzie minus 21x. Teraz mnożę przez 3x. 3x razy minus 7 to jest minus 21x. 3x razy 3x to jest 9x kwadrat. No i teraz jak dodam. Te rzeczy, no to będę miał tak, jak było 49, minus 21 i minus 21 to będzie minus 42x. I 9x kwadrat. Widzimy, że rzeczywiście dostaliśmy ten sam wynik. Tutaj mamy ten sam wynik, co tutaj, czyli wszystko się zgadza. No dobrze, weźmy jeszcze jakiś inny przykład. Przykładów nigdy za dużo. Powiedzmy, że chcę pomnożyć 4x kwadrat dodać y kwadrat przez siebie, czyli podnieść do kwadratu. No to stosując ten nasz wzór, to będzie tak: kwadrat tego pierwszego składnika, czyli 4x kwadrat całość do kwadratu, dodać dwa razy ten pierwszy składnik sumy, razy drugi składnik sumy, czyli razy y kwadrat. I do tego dodać kwadrat tego drugiego, czyli y kwadrat do kwadratu. To co wychodzi? 4 do kwadratu to jest 16, x kwadrat do kwadratu to jest x do czwartej, dodać 2 razy 4 to jest 8, no i tutaj mamy po prostu x kwadrat, y kwadrat i dodać y do czwartej. No można by takich przykładów dużo jeszcze robić, myślę, że na razie wystarczy. A teraz zrobimy sobie coś innego, inny szczególny przypadek. Mówiłem, że będą dwa szczególne przypadki, więc teraz zrobimy inny szczególny przypadek. Powiedzmy, że chcę pomnożyć takie wyrażenie. A dodać b, pomnożyć przez a odjąć b. No to co dostanę tutaj w wyniku? No, może nie będę mnożył pod kreskę, tylko po prostu skorzystam dwa razy z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Wiemy, że jak mnożymy takie jednomiany przez siebie, to musimy po prostu. Każdy wyraz z pierwszego nawiasu pomnożyć przez każdy wyraz drugiego nawiasu. Czyli mnożę najpierw przez to a tutaj z lewej strony. Czyli mam a razy to a. Do tego dodać a razy minus b. Czyli mogę napisać, napiszę to tak, minus b. Czyli pomnożyłem oba te wyrażenia w tym prawym nawiasie przez a. Teraz będę mnożył przez b. Czyli dodać, B razy a i dodać b razy minus b. Razy minus b. No dobrze, mogę to teraz uprościć, bo tak. A razy a to jest a do kwadratu. A razy minus b to jest minus a razy b. B razy a to jest to samo co a razy b, mnożenie jest przemienne. A tutaj mam b razy minus b, czyli będę miał odjąć b do kwadratu. No i widzimy, że te dwa wyrazy się redukują, odejmują się. One są takie same, ale mają przeciwny znak. Czyli dostajemy taki bardzo fajny wzór. Ja go napiszę tutaj jeszcze raz, że a dodać b razy a odjąć b, to jest to samo, co a do kwadratu odjąć b do kwadratu. Tak nam wyszło po prostu, bo te mieszane wyrazy tutaj. Się odjęły. No i to jest taki szczególny przypadek, że mam iloczyn sumy i różnicy takich samych liczb. Czyli mam tutaj a dodać b, to mam a minus b. Tu jest to samo a co tu, a tu jest to samo b co tu. To w tym szczególnym przypadku to jest po prostu różnica kwadratów. A kwadrat odjąć b kwadrat. O no to możemy przećwiczyć to na jakimś przykładzie. Weźmy sobie na przykład 2x minus 1 razy 2x plus 1. Mamy różnicę i sumę takich samych wyrażeń. Czyli możemy sobie myśleć, że to jest moje a. Tak? To jest moje a. A to jest moje b. Ta jedynka, to jest moje b. No i teraz mogę zastosować ten wzór w tym szczególnym przypadku i napisać, że to jest w takim razie 2x do kwadratu odjąć jedynka do kwadratu. Czyli to jest po prostu 4x kwadrat odjąć 1. No dobrze, to na zakończenie zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. Weźmy sobie na przykład 5a, odjąć 2b i to pomnożone. No, żeby zastosować ten wzór, to tutaj nie ma żadnego wyboru. Muszę mieć 5a, dodać 2b. Tylko wtedy mogę go stosować, kiedy tutaj mam różnicę i sumę tych samych wyrażeń. No i tutaj akurat pisałem sumę na początku, różnicę. Jako drugą, a tu napisałem najpierw różnicę, potem sumę, ale to jest wszystko jedno, bo wiemy, że mnożenie jest przemienne. Czyli tak czy inaczej mogę mógłbym napisać te nawiasy w odwrotnej kolejności, to by było to samo. Więc mogę zastosować mój wzór i napisać, że to jest 5a do kwadratu, odjąć 2b do kwadratu, czyli to jest 5 do kwadratu, to jest 25, a do kwadratu to jest a kwadrat, odjąć. 2 do kwadratu to jest 4b do kwadratu to jest B kwadrat. Więc taki jest wynik tego mnożenia. No i tyle. Przećwiczyliśmy sobie dwa szczególne przypadki mnożenia dwumianów. Najpierw podnieśliśmy dwumian do kwadratu, a teraz pomnożyliśmy sumę przez różnicę tych samych wyrażeń, i okazało się, że to jest taki ładny wzór, że wychodzi po prostu różnica kwadratów. No i jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy możesz któryś z tych wzorów zastosować? To najlepiej po prostu wymnożyć te wyrażenia, nie korzystać z tych wzorów. Tylko po prostu może będzie więcej roboty, może będzie więcej wymnażania, ale wtedy zobaczysz, czy, czy odejmą się te człony, czy nie. No, a jak nie masz wątpliwości, to możesz je stosować.